Nie, no właściwie mogę puścić music, tylko cicho, bo tutaj nie mamy story time'u. Znowu tak jak ostatnio, cichutko. W tle jeszcze teraz poleci właśnie Finn Balor. Uuu, keep talking and nobody explode, promocji, nice. Tylko, że to jest gra, którą jedna osoba musi kupić tylko. Dobra, ogarnijmy, w jakiej my tu sytuacji w ogóle jesteśmy. Tu jest ten piecyk. Przydałby się to rozpalić. Właściwie nie. Nam to się teraz przyda po prostu iść w kimę. I dopiero rano myśleć nad tym, co dalej robimy. My musimy się przekimać. 6 godzin. Weźmy 7 nawet. Ciut dłużej będzie niż powinienem, ale trudno. Nie, nie będę marnować drewna. Będę polegać na tym, że nie zamarznę dzięki temu, że jestem grubo ubrany i byłem pod kołderką i nie myliłem się, jest ok. W miarę wypoczęty. Ten niedźwiedź nie miał kumpli. To był ten typowy niedźwiedź kutasiarz, którego nikt nie lubił. Teraz tak patrząc, jak tu jest trochę jaśniej. Fajna okolica. Odrobinę szukam ruchu. Czy nie ma gdzieś wilków, kurwa? Tam też jakaś chatka, kurwa? Co to jest? Pani. No też jakaś hacjenda po drodze jeszcze była, chyba nawet nie zauważyłem. A zajrzyjmy tam jeszcze. Bo potem tu będziemy długo stacjonować. Holy! Nie, Boże, myślałem, że tu już dom się zapadł pod wodę. I zamroziło go. No ten się zapadł. Kto kurwa buduje domy na jeziorkach? No, pojebało do reszty? Był ten, Boże, był sketch dawno temu. To był chyba Monty Pythona? A propos budowania kurwa zamku na bagnie? Tak, to było to właśnie. Że zbudował zamek na bagnie. I co się stało? Utonął. Dobrze, tu się wybraliśmy. Węgiel akurat nam się bardzo przyda, jako że jest ten piecyk. A co to, panie? Łódka Bols. Coś w łódce Bols? To chuj z łódką. Przynajmniej jest chłodzona, nie? Nikt nie lubi ciepłej łódki. No, tu też jakaś przewrócona łódka jedna. It's a dilapidated boat! Nie no, w okresach zimowych to jeszcze mogę. Ale to kurwa chyba nie stawiali aż takich tych, tylko tymczasowe szałasy sobie robili, wydaje mi się. Nawet średniowieczni nie byli takimi cymbałami, żeby spodziewać się, że koniec zimy nie nadejdzie. To chyba trzeba być naprawdę debilem, żeby kurwa zmarnować dużo czasu budując dom na zamarzniętym jeziorze. I potem. Ty no kurwa, nie uwierzę, co się stało! Co? Lód się roztopił! No ja pierdolę, kto mógł na to wpaść? Mówisz, że przy pomocy młotu, to mamy problem. Bo młota to ja kurwa nie mam. Gdzieś w pobliżu będzie leżał może, bo tu w ogóle są narzędzia rozjebane dookoła. Akurat młota to ja panie nie mam. Nie wiem, będę napierdalał cymbałem moim. Tu? Pan młot? Panie młot? Ta nuki. Internety się podniecają teraz. I dobrze, lepiej żeby się podniecali taką grą niż jakimś innym ścierwem. Siemano, Peter. Metal Gear. It's a lot of gear. O, blueprintsy. Hammer! I węgiel.
Okej. Mamy pierdoły. I co, mam coś spróbować zrobić? Kurwa, spróbuj. No dobra. To się przyda. Combat bootsy? O kurwa, są w idealnym stanie. Shit. Dobra, weźmy, sprawdźmy, czy są lepsze od naszych. Znaczy, na pewno trochę będą... A może nawet niekoniecznie. Nasze też są nawet świeżutkie. Combat bootsy, więcej obrony, mech. Trochę cieplejsze. Mniej chronią przed wiatrem, mniej przed wilgocią. Dużo wolniej się biega w nich. I są cięższe o kilogram. Nope! Ale jakby ktoś nie miał takich zajebistych butów jak ja, to czemu nie? A i to jest kontener. Forge. Temperature required. Gdzie jest furnace? Jest furnace. Ej, ja nie mam Tinderu, kurwa mać! Fuck me! Mam lepsze skórzane. No dobra, to sprawdźmy. Teraz się pobawimy kurwa w kowala. Słabsze typu mokre? Nie, było pokazane, że są mokre. Staty są te same. To nie było dlatego, playerku. Mistrz Jody? O, fuck, stary. Nie, bo zepsuję. Serio. No nic, udało jej się. Udało jej się zabłysnąć tym najwyraźniej. Dodaję w chuj, bo i tak tego nie będę targał z powrotem. Tutaj jeszcze coś może będzie? W tej ala stodołce czy coś? Jeden koszy na tak, dwa na nie. Nie, nie, jest dobrze, jest dobrze. Pogadałem z łódkami. Słyszę gdzieś jakieś właśnie ptaszyska, może z nimi też pogadam, K.O. Serio? Pusty plecak? To na chuj to tu? Ciekawe, czy też to są randomite czasami. Podgłosić muzykę? Właśnie, stary, nie chcę za bardzo. Powinienem bardziej podgłośnić całość razem z grą, bo ten utwór jest po prostu cichszy. Szósty, ósmy. Ja zgaduję, że na czas PGA to chyba zrobię taki motyw. Teraz tak myślę, że to jest 6, 8. Ja zamiast iść na PGA, ja skorzystam z tego, że masa ludzi z was będzie też szła na PGA pewnie, albo będą nawet niektórzy chociaż szli. W zeszłym roku robiłem konkurencję PGA, tym roku im odpuszczę. I wydaje mi się, że pogadam z kumplem, bo już od dawna kminiliśmy, że przyjechał, trochę pomógł mi też na chacie, bo mam trochę ciężkie rzeczy do zrobienia. Samemu przyda mi się druga para rąk. I wydaje mi się, że na czas PGA ja właśnie wtedy nie będę robić streamów ten weekend i my się zajmiemy wtedy chatą trochę i posiedzimy sobie we dwóch, powspominamy stare czasy i takie pierdoły. To wydaje mi się jako dobry pomysł. Bo ready, to nie mnie obrażasz. Artystów to najwyżej obrażasz.
Oh, right, ale my też za dużo, jeżeli chodzi o żarcie, nie mamy. Ale kurwa, słyszę ptaszyska! Gdzieś tu może leży coś martwego. O, tam coś jest. No mniej więcej przemo. Jeszcze pomiędzy tym napijemy się alkoholu i mówię, ogarniemy trochę rzeczy na chacie i potem napijemy się alkoholu. Dobra, dam teraz do tego jelonia tam dojść, żeby się nie rozerwało nic pode mną. Trochę ciężko nosimy. Sporo stafu ze sobą, ale trudno. Nie, to nie jest lód, tu można spokojnie dreptać. Nie, bo górnie ten. W kuchni chciałem ogarnąć, chciałem położyć nowe, jak to ma. Nowe ceraty na stoły i tak dalej. Łóżko chcę przenieść z jednego pokoju do drugiego. No mówię takie. Nic strasznego, ale wiadomo, zawsze przyda się pomoc. Szybciej będzie. Szymkin, nad tym myślałem, jak już to może na sobotę, bo to jest tylko klikanie, nie? Dosłownie. No chyba, że w tej części jest coś do grania, bo tak to poprzednie nie było nic, tylko się klikało. Ogórki kiszone. Ogóraski. Siema, Muli. No, come on, jeszcze musi być temperatura większa. Chyba 100 stopni mi tam było, że musi być. Okej. Tak? A nie, 150 chcieli. To już nie zwiększa temperatury, tylko węgiel zwiększa. O, no to super stary, gratulacje w końcu. Najlepiej jest, jak puści się choroba. Co my tu mamy? Improvise knife, improvise hatchet. Fucking really? Really? This shit right here. Po to przybyłem tu. Fucking what? Mogę wcześniej sprawdzić. Nie, spodziewałem się czegoś lepszego. Okej. Okay. Pewnie dziadek ma lepsze jakieś patenty. Nie będę miał więcej możliwości zbyt szybko, żeby nie wiem kiedy kolejny raz zawitam. A nie, wait, ja mam jeszcze. Ja, nie, teraz wybrałem tu przecież. Dobra, nie wiem kiedy zawitam. Dobra, chuj, zróbmy ten hatchet. Jako chociaż pamiątkę, że tu byłem, kurwa. Raz. Ale nie ma ani kawałka materiału. I tu nigdzie materiału, kurwa, nie ma. Tu była kurtka. Kurtka i chyba koszulkę gdzieś znalazłem w jakiejś szafce. W jakiejś szafce była koszulka chyba. Gdzieś zostawiłem. W pojemniku którymś, kurwa? Czy w tym domku tam dalej?
Koszulkę rozjebie na szmaty i tyle. Tam jest ta hacjenda. Nie, Muli, wiesz, Roketa nie było, bo przeważnie Roketa gram teraz poza streamem, jakby. Mówię ci, Pumba, coś tu... Śmierć. Bo jakby trochę tego, mniej gram jedynek, a wiem, że jedynki są najlepiej się ogląda, bo przy jedynkach mogę, wiesz, więcej z czatem pogadać, a jak gramy trójki, no to wiadomo, bardziej z ekipą gadam. No i dlatego tak jakoś wyszło, że na razie jest przerwa z Roketem, bo mówię, jedynek, nie chce mi się na razie grywać. Po Long Darku ludzie rzucili pomysłem, żebym Outlasta pograł. Zobaczymy, nie obiecuję, że Outlasta przejdziemy całego, ale możemy zobaczyć. Bądź. Teraz wszystkich ten gołe przechodzi. Nie no, ej, chyba nie zacznie jeździć po Królu Lwie, no bez przesady. Ja rozumiem, że to jest stary, kurwa, pijany cynik, ale bez przesady. Spokojnie, nie będę jeździł po Królu Lwie. Jest dobry film. Preferuję wersję angielską, ale jest dobry film. Znać miłość, jak wytłumaczyć mam, kim jestem, co się stało, nie wiem, co robić, nie wiem sam. Zbieram się, jest tak. W końcu przyjechali i się zbieram. No to, dobra, pożegnajcie Olgę. Wracam w niedzielę. Olga mnie zostawia. W niedzielę wracam. Nie wróci już. Wracam w niedzielę. Powodzenia. Chodź tam, do dzięki. Jasne. Szerokości. Bye bye. Ja ciebie też. Dobra, dzwonimy po dziwki. Dobra, dzwonimy po dziwki. No. Dwie. Nieważne jakie, dwie. Zdrowe. Dwie zdrowe. Dobra. Ten sam adres. Jeżeli on zakocha się na weselskie dni. Rozjebać koszulkę. Już po nim czas na łzy. Glorious Peter! Cheers. Ej, serio, dziwki za 15 zł? Ej, to nie ruszyłbym takiej, jakby gościu powiedział, nie? Boże, jak to serio. Nawet dziwka się musi umieć wycenić dobrze, bez przesady. No i mamy hatchet. Improwizowany, bo improwizowany, ale... Cięższy od zwykłego jest odrobinę. Nie, może wezmę go właśnie jako pamiątkę sobie. Dziwko, pracuję w dobrej wierze? No to bym wzięła za darmo, a nie za 15. Serio, jakby dziwka do mnie podeszła i mówi 15 zł i ci obciągnę, to bym powiedział, nie, starszy, wolę, pójdę na kebaba, lepiej się będę bawił. Szkoda czasu, którzy ciebie chciałbym, że wolę nie biegnie, to jest czas, by się zapomnieć, równy tutaj kilka punktów. A więc cała ta podróż była tylko po to, żeby wykonać side questa dla dziadka, znaczy od dziadka.
I chuj, wracamy z powrotem. Nic tu nas ciekawego nie spotkało, kurwa. Nie, dobra, on miał dobre kawałki jakieś, ale to jest... Nie. O, ojojojojoj. No ale co się kurwa kopci, co mi tam szkodzi? A tak się muszę pozbyć kurwa tego wszystkiego, co noszę przy sobie, bo nie będę tyle targał przecież. Nawet nie mogę już więcej dorzucić, kuźba, panie. ...38. Będzie ciężko biegać z tym. No ale kurwa, młot 2. Ale nie będę tego młota nosił ze sobą. Zostawiam go tu. Nie ma sensu nosić tego młota akurat dla mnie. Nie ma najmniejszego sensu, żebym targał to. Nie wiem, co kurwa zostało nam. Napić się kurwa wody, pójść w kimę i spierdalamy stąd. I idziemy do dziadka. Zanieść mu trochę prezentu. Skórę z jelonka wysuszyć, jak dojdziemy do naszego przystanku Kanada. Jak stoję w ogóle z wodą? Litr. Nie, no to sobie zrobię na jutro z rana od razu wodę. Tak, teraz się położymy zaraz. Spoko, stary, teraz się przekimasz, będziesz miał całą noc. I jeszcze będziesz miał piec koło siebie działający, nic nas nie zaatakuje. Come on. Ale dzisiaj macie chujowe requesty, guys. Ja nie oczekuję od was wiele, nie? Ale w tym momencie jestem zawiedziony tak, jak byłby zawiedziony rodzic upośledzonego dziecka, nie? Że wiem, że jest upośledzony, ale wow. Okej. Kolejny kurwa młot? Serio? Dobra, painkillery się przydadzą. I to nie był challenge! To nie był challenge ode mnie! To było wręcz przeciwnie! To być może właśnie za dobre muzyki puszczaliście i się przyzwyczaiłem do dobrego? Dobra. Dobra, śpijku, to się aż. Pełna dwunastka. Pierdolnicę porządną, Kim. I potem ruszamy z powrotem do domu. Długi ciemny do 11? Chuj mi, być może trochę dłużej, jako że dzisiaj weekend, jutro nie musicie wstawać. Holy shit. O. Mówię, są momenty, że ta gra naprawdę ma taki holy shit, ale tu jest fajny klimat. Nie mam na myśli klimat pogodowy, ale klimat gry. Nie chciałem tu mieszkać, uuu, kurwa fajnie.
Dorzucam to, bo chcę sobie więcej węgla zabrać. Węgiel bardziej mi się opłaci nosić ze sobą. To nie jest łatwa rzecz do znalezienia w tych terenach. A jest chyba jest najlepszym paliwem, jeżeli by porównać wagę do outputu, jaki daje. Dobra, podgrzejemy sobie kawusie. Albo nie, najpierw zjemy i potem kawusia. Chyba źle zerknąłem na to, ile miałem jedzenia przy sobie. Ostatnia racja żywnościowa. Trudno! Za błędy się płaci w taki sposób. Musisz robić pazurki profesjonalnie? What? Nie no, mówię, miałem rację żywnościową, więc... Zaraz, dzisiaj koniec świata? Czemu dzisiaj akurat mamy koniec świata? Co dzisiaj jest takiego, kurwa? 9-11 i teraz będzie 22-11, tak? Z jakiego powodu ma być dzisiaj koniec świata? Dobra, nic więcej stąd już nie zabieramy. Tutaj też nic nie będę robić na razie. Reclaimed wood się może niby przydać na pułapki. Wezmę tylko jeden. Fuck it. Więcej nie ma sensu targać i tak ze sobą. I tak za dużo noszę. Powinienem mniej nosić. Ten hatchet. Nawet nie wiem, czy warto go nosić. Biorę go jako bardziej pamiątkę, kurwa, że tu byłem. I muszę zebrać więcej tych różyczek. One pomagają jako painkiller. A painkillerów miałem najmniej. O! Ha! Nie znałem takiej metody. To była metoda pewnie ten? Wzmocnienia drzew, żeby nie wyjebało przy tej? Przy wiatrach mocnych? Tak się robi? Nice. O, wait, tu wpadliśmy do wody chyba. Idziemy mostkiem. Nie skręćmy kostki przy okazji. Nie, serio, jest jakiś powód, czy tak, skąd to wyszło, że... Byliby koniec świata. Nowy zapis w Biblii? Jest. No gościu, on jest trochę takim, kurwa, chodzącym przeciwieństwem. Bo niby, kurwa, delikatny i tak dalej, ale jak co przychodzi to do czego, to wilki go atakują, bo po prostu jest, wilk spierdala i potem martwy tylko jest. Asteroida Nibru? Ale to gdyby miało jedność, to byśmy chyba już ten. Już byśmy mieli informację o tym, że okej, jednak tak. Ale kurwa ciekawe byłoby, gdyby naprawdę tak już było, że nie to, że jacyś tam, wiecie, ludzie stojący, kurwa, na rogach, na skrzyżowaniach w Stanach Zjednoczonych z tabliczką Bóg nas nienawidzi i tak dalej, tylko że dosłownie naukowcy w telewizji się pojawiają, no, mamy złą wiadomość, no kometa, tak, w końcu, ta już nie minie, przepraszamy, ale ta już nie minie na 100%, jesteśmy pewni,
tydzień życia. Tak więc powodzenia. Ten kamień wygląda podejrzanie. Ten kamień wygląda tak, jakby tutaj miał być Forest Stalker Supply Cache. I really think so. No ja wiem, ale co zrobić w ostatnich dniach? Niech ogarnie panika, pierdolić! Co za różnica, czy ktoś cię zabije wcześniej czy później? I tak cię zabiją. Albo ludzie na ulicy, albo kometa. Fuck it! Ilu ludzi normalnych by kogoś zabiło tak tylko z ciekawości, ciekawe jak ktoś kogoś zabić? Może jeszcze wyżej, no. Ludzie są dziwni. Ludzie są kurwa dziwni. Oj, przemo, ja nie wiem o co chodzi. No wszyscy by się zajebali zanim tego. A pomyśl ile orgi by było? Holy shit. Żaden by nie umarł jako prawiczek. I wtedy by dziwki pracowały za darmo. A co mi tam, dawaj! Wszędzie orgie. Zawsze chciałem to zrobić! No a potem nie ma końca świata i wszyscy muszą się pogodzić z tym, co odpierdolili, nie tak? Oh wow. Holy shit. Jakaś tam, nie wiem, normalnie dziewczyna z grzesznej rodziny, mocno wierząca, która uznała, że koniec świata nadchodzi, to znaczy się po prostu... Nie no, jak mocno wierząca, to nie wiem, gdzie chciała pójść do nieba. Ale może taka, która udawała mocno wierzącą. Sierżnęła z każdym i tak dalej, powiedziała rodzicom, a fuck you, i tak dalej, i potem, o, nie ma końca świata. Mamo, tato, żartowałam. Dokładnie, ile by było rżnięcia w tych wszystkich zakonach? Holy fuck. Dosłownie. To dosłownie byłby holy fuck. No więc to jest jaskiniornia. Szkoda, że tam się nie oznaczają w terenie i tu. Tak, papież wychodzi, nie, i mówi... O, no dobra, żartowaliśmy. Wszystko zmyślone. Wszyscy umrzemy po śmierci, nie ma nic. Nara! O kurwa, zimny dzień, żem trafił. Taki skurwysnisko zimny dzień, żem trafił. Tu do wody wpadłem chyba. Już trudno, ten kasz muszę opuścić. Nie mam pojęcia, gdzie był. Trudno. Już ryzyko hipotermii nam się tutaj załącza. Wiem. Powinniśmy dać radę, stary, jeszcze dobiec tam. Zerwałeś silikonową opaskę? What?
Nie, ale nie no, bo mówię, asteroida to jest akurat taki coś, że no ni chuja nie zrobisz, you dead, nie? Ty... Fak. To jest jedno z bardziej interesujących, bo tam nie wiem, jakieś tam, że... O, bo będzie ten... no, bomba atomowa przypierdoli, będzie wojna w ogóle na atomówki. To są jakieś te schrony i ktoś by tam przeżył. Meteor? Kometa? Znaczy, nie, sorry, meteor to musi być, nie kometa, bo kometa... Jest tylko... Już nie pamiętam, one są tak różne stwierdzenia, fuck it. Jakby przyjebał nas kamień z kosmosu. No to co zrobisz? Chuja. No i ciekawe, jakby na przykład się słuchało, jak to Stany Zjednoczone uznają, że mają jakiś plan. Wysyłają Bruce'a Willisa w kosmos. Glorious! Victorious! Jak ta moja hipotermia? Not bad. Ej, przeżyłem drogę w tamtą stronę, gdzie wpadłem do wody. Tu po prostu jest zimno. Dasz radę z tym handlować, stary, naprawdę. Tak, no nie, no Skiddy mówię, że gdyby się okazało, że dosłownie jesteśmy w takiej dupie, że nic nie poradzimy. Już takie ni chuja. Ni chuja nie przeżyjesz. Damn. Ja pamiętam ten, było, bo miał być milenium, miał być koniec świata, tylko że miał nadejść przez, kurwa, komputery i tak dalej. Ja pamiętam chyba wtedy właśnie, jak było milenium, to chyba były...
Jak moja hipotermia. Yeah, not that great. Mi się wydawało, że jeszcze miałem trochę mięsa niedźwiedzia w środku. 1,5 kilo mogę. Nic się nie wydarzy wtedy złego. Słynne ostatnie słowa. I hipotermia. Źle obliczyłem coś? Holy shit, nie ma hipotermii. Not bad! O, właśnie. Przypomnienie dla ludzi, RLCS-y. Dla tych, którzy się interesują. Nagrody. Odpalić stream. Ściszyć, zmniejszyć jakość. I cebula sić tutaj! Kurwa, nie ma co. Mało już ludzi na tych RLCS-ach jeszcze teraz. 17 tysięcy. Oni tam mają przeważnie w chuj więcej. A już tylko same pytania są a propos nagrody. Holy fucking crap. Chyba nie spodziewali się, jak cebulaśny jest cały internet, a nie tylko Polska. Pełni funkcjonalna proteza ręki? Nie słyszałem o tym. To są RLCS-y. Bez nagród. To chuj, to wyłączam, nie będę marnować transferu. A no faktycznie, to mam RLRS-y. Rules. Fuck it! Wait, czekajcie. Chyba nie do końca dobrze otworzyło mi grę. O, dobra, mamy FPS-y z powrotem nasze. Dobra, trzeba się odrobinę ogrzać. We didn't start the fire! Na profilu Deus Ex się chwalił. Proszę, nice. Ej, tak to jest akurat fajna rzecz. Dlatego mnie wkurwiało, jak Deus Ex robił ten sztuczny spór na temat tego, że o, augmentacje są złe, bo muszą brać jakiś tam specjalny lek, narkotyk i tak dalej, żeby ten... Żeby nie odrzucały, organizm nie odrzucał nowych tych kończyn i tak dalej. Tak, ale to jest sztuczne, kurwa. Dlatego ten nowy Deus Ex mnie w ogóle nie jarał, jeżeli chodzi o fabułę. Bo to było sztuczne robienie dramy i problemu z czegoś, co w normalnym świecie dawno by było rozwiązane. Arkam, wiem, ale ja też mam na myśli to, jak ludzie się jarali tym, że o, ta gra zmusza do myślenia. No it doesn't. Shut the fuck up. You pompous pricks. Psychonautsy? No, ciekawa giera. Yo, howzy. Ja wiem właśnie, że to jest tylko gra. Ja rozumiałem, że to jest tylko gra. Przeciwieństwo tych kurwa niektórych właśnie... wielkich proponentów. Taki nie, Arkan. Chodzi o zamiary. Kiedy laska jest goła w grze, to ludzie się oburzają, bo nie chcą widzieć cycków. Kiedy gra próbuje coś naprawdę powiedzieć i jakby tworzyć sztuczne problemy, wykorzystując aktualną politykę i ludzie potem srają na lewo i prawo, jak to jest otwierające oczy, można się odrobinę wkurzyć na to. LOL, pierwszy raz słyszę taką opcję. Nigdy nie ogarnąłem.
A więc nawet jak jest w miarę zgniłe mięso i się upiecze, jest okej. Okay. A moja dzisiejsza rozkmina, yo Fantomen, na temat rynku gier, na pewno słyszeliście awanturę o NBA 2K18. Awantura jest taka, jeżeli nie słyszeliście, to chodzi o mikrotransakcje w tej grze. Naprawdę są kutasiarskie. Ale większa awantura wynikła teraz trochę później, kiedy to jak strona, która nazywa się Sixth Axis, dała tej grze 3 na 10, odejmując punkty właśnie między innymi w dużej mierze za to, że w grze były mikrotransakcje. I masa ludzi oczywiście ruszyło z obroną, że w końcu nie zmienili tego, nie zmienili score, bo tam rozmawiali z 2K i wyszło, że nie zmieniam score i tak dalej. Ale masa ludzi miała, że o, to jest straszne, że w ogóle 2K tak zrobiło. Ale tak szczerze, tak zastanawiałem się nad tym. Tak, to jest chujowe, że 2K się w ogóle odezwało. Ale dla mnie jest równie chujowe, kiedy ktoś da niską ocenę grze, która mu się nie podoba i się na niego rzucają, ale przecież ta gra miała tak ważną rolę. Ta gra mówiła o ważnych rzeczach. To nie jest tylko Walking Simulator. I nagle on jest zły, że nie docenił tej gry za to, że ona chciała, ale on oceniał grę. I to było chujowe na przykład. I wtedy jest dobrze na nich pojechać i dobrze, że deweloper się odzywa, że o, ten recenzent w ogóle nie zrozumiał i ocenił naszą grę. Uczciwie. I ludzie, tak, zajebasz tego recenzenta. Jeżeli mam być szczery, jestem przeciwny temu, żeby dawać wyższą ocenę grze za to, że jest... ma dobre przesłanie. I tak samo jestem przeciwny temu, żeby dawać mniejszą ocenę grze, kiedy ma mikrotransakcje. Muszę być wtedy uczciwy, nie mogę być hipokrytą. Według mnie recenzje powinny oceniać grę. I ocena gry powinna być jednak oceną gry. No i NBA to 2K18 nie wygląda na 3 na 10. Nie wygląda 3 na 10 dla mnie. Nawet nie lubię sportówek w ogóle, ale naprawdę no wydaje się, że ta gra jest no spokojną szóstką chociaż, tak na oko. I jeżeli nie chcę być na hipokrytę, to muszę przyznać, że powinno być to bardzo dobrze opisane i powinno być to dosłownie koło oceny końcowej, powinno być na przykład 6 na 10 i duże obok minus 3 za mikrotransakcje, bo są bardzo źle implementowane. Żeby to było widoczne, żeby było bardzo widoczne, że jeżeli weźmiemy pod uwagę mikrotransakcje, odejmujemy, bo one odbierają przyjemność z gry i wchodzą na, jakby ingerują w to, jak gra wygląda. Ale nie jestem proponentem tego, żeby po prostu odejmować punkty grom, bo nie zgadzamy się z ich polityką do końca. No nie jest to taki tak banalnie łatwy temat, jak by się mogło wydawać według mnie, niestety. Mówię, też nie powinniśmy próbować wyjść na tych hipokrytów, którzy... dobra kurtka, ale ciężka. O, proszę, Lodus. Nice. Tak, ja na przykład o wiele bardziej wolałbym, gdybym miał być recenzentem, to wolałbym oceniać gry w skali um,
Podobała mi się, nie podobała mi się, pół na pół. Bo po to piszę recenzję, żeby ludzie przeczytali recenzję. A nie, żeby tylko zrobili, okej, okay, scroll, 6 na 10, nie znasz się. Albo 10 na 10, super, dobra decyzja. Nie po to ludzie piszą recenzję, żeby tylko potem... sprowadzić to do kurwa jednej liczby. Na sam koniec. No właśnie tutaj polskie liczby, one wpływają w miarę na rozgrywkę gry, bo mikrotransakcje używasz do jakby upgrade'owania swojej postaci. Statystyk. I każdy deweloper będzie to mówił, ale żadnemu nie można w to uwierzyć, że o tak, ale przecież mamy zbalansowaną grę tak, żeby ci, którzy chcą poświęcić czas, mogą poświęcić czas i dla nich jest dobrze, a ci, którzy nie mają czasu, to mogą sobie przyspieszyć to. Prawda jest taka, że to wygląda inaczej. Prawda jest taka aktualnie, że oni robią specjalnie, spowalniają progres gracza, który nie płaci, że jeżeli nie masz zamiaru po prostu grindować, to gra się robi mniej przyjemna, bo oni specjalnie chcą cię skłonić do tego, żebyś kupił te mikrotransakcje. I nie można wierzyć deweloperom, którzy mówią, nie, to w ogóle nie wpłynęło na balans gry, że to mikrotransakcje. Tak, fako. Dobrze wiemy, że wpłynęło na balans gry. Ja sobie fajeczkę rozpalę. Tak, dlatego też właśnie mówię, dużym problemem są te Metacritic jest dużym problemem, bo tam biorą tylko numerki pod uwagę. Nie biorą pod uwagę tego, co autor napisał w ogóle w tym. Belzebub, ja byłem zhypowany na Shadow of War. Aktualnie nie mam zamiaru jej nawet kupić. Ja miałem zamiar ją kupić, kurwa, nawet przedpremierowo, gdyby nie wyszło to wszystko. A teraz po premierze na promocję jej nie będę brał. To nie jest dobra decyzja, żeby kupować teraz tą grę, niestety. I to jest smutne. To jest smutne, że deweloper psuje, kurwa, sorry, nie deweloper, tylko wydawca psuje to, co deweloper zdziałał. I to już drugi raz. Warner Brothers staje się naprawdę najgorszym deweloperem powoli. Ja zauważyłem, że te firmy, kurwa, chyba się dogadują. Dobra, panowie, kto w tym roku będzie najgorszym deweloperem? Mieliśmy czas, że był to Ubisoft, teraz czas na Warner Brothersów, okej. Było Konami przecież, było EA. Mówię, oni się, kurwa, wymieniają. Co byśmy się, nie wiem, może co byśmy się nie wkurwili na jednego przesadnie. Ojej, nie chciałem tego dropić. Dobra. Ostatnia afera z EA pewnie słyszałem, ale już zapomniałem, to dużo jest afer ostatnio. Od Warnerów szanujesz Batmany, szanujesz poza Originsami? Serio? A nie poza Knightem? Shadow of War było dobre, ale to nie jest od Warner Brothersów, to jest tak, że oni są chujowym wydawcą. Przecież, kurwa, Arkham City. Pocięli grę tylko po to, żeby sprzedać preordery. Przypadkiem nie było, że cała fabuła Catwoman była przyjęta w preorderach i dopiero potem odblokowali? Mówię, deweloper jest chujowy, nie? Niech farmy Wydawca jest chujowy, deweloperów mają dobrych.
Warnersi. Monolith jest zajebistą firmą. Night był zajebisty. No może Night był zajebisty na konsolach, ale jak było tyle problemów na piecu i... Było to tak naprawdę spowodowane też... próbą oszczędzania przez wydawcę, żeby jakiejś chujowej firmie dać do stworzenia. Port? Dying Light. No, w tym bardzo mało maczali palców. To naprawdę bardzo mało zjebali oni. Mówię, gra nie musi się podobać, ale jakby, mówię, wydawca nie spierdolił tego. To jest najbardziej chyba bolesne dla ludzi, którzy tworzą gry. Kiedy naprawdę włożą w chuj dużo czasu i pracy naprawdę, myśląc o tym, że robimy coś fajnego, zajebistego i robią to z własnej ambicji i wszystko idzie się jebać przez decyzję dewelopera, że chcemy więcej pieniędzy, bo dużo to jest za mało. Deweloperzy teraz są wszystkie pieniądze. Nie wystarczy im zarobić, oni muszą zarobić w chuj. I to jest problem z myśleniem deweloperów i to jest problem z mikrotransakcjami. Już nie wystarcza im, że się gra sprzeda. A teraz się musi sprzedać i jeszcze potem musi więcej zarabiać. Długi ciemny do 23 bądź dłużej. Nie, ale byłeś, jak odpowiadałem na to pytanie już. Mówiłem, że może być trochę dłużej dzisiaj. I to jest też problem, że oni liczą na to, że gry zarobią więcej. Bo mówię, to jest tak, dlatego też dużym problemem jest to, ile oni kasy ładują w promocję gry, w marketing. I przez to, że ładują w chuj kasy w marketing, gra się nie może już tylko dobrze sprzedać, ona się musi zajebiście sprzedać. I to jest takie trochę chujowe koło, bo gdyby odpuścili sobie marketing w pewnym momencie, żeby nie ładowali aż tyle kasy, gra mogłaby się sprzedać w podobnych nakładach, bo i tak to by zadziałało i by się zwróciły koszty. A oni pompują nie wiadomo jakie właśnie kwoty w to. I potem się okazuje, że gry, które się sprzedały dobrze, nie zarobiły na siebie niby. Albo zarobiły za mało według nich. Lol, nie dziwię się. Nie dziwię się. A to był jakiś, kurwa, jednodniowy, czy jaki taki gęsty, kurwa, jeszcze marchewkowy? Siemano, Major. Dobra, co ja tu jeszcze mogę wyjebać? Skóry mi się tutaj suszą. 32 kilo, nie tak źle. A i tak jeszcze mamy dwa króliki kilogramowe przy sobie. Będą się po ciemku do łóżka iść niestety. Dobra, okno za plecami i idziemy koło tamtego okna. I tu jest łóżko. Tu jest łóżko. Flaki nie, flaki bardziej dla siebie zbieram, żeby mieć potem linki. Tak po prostu wyciągam wszystko z tego królika już co było. Nie, Przemo, nie nadrobiłem. Niebieskich jutro robię sobie. Za krótko spałem trochę? Hell, okej. Okay. Hell, my.
Siku. Arkan nie słyszałem. Nie słyszałem w ogóle o książce, niestety, stary. Pierwszy raz słyszę nawet chyba nazwisko pana Kotarskiego. Radek Kotarski. Nie jestem aż tak zakręcony w polskie książki. Znam parę autorów, ale nie jestem książkofilem. Jakie fajki? Nie, że, nie powiem, że lubię, ale Chesterfield Dementole mam. Dobra, idę się odleć. To o co chodziło z tą książką? Polimaty z YouTube'a kojarzysz? Nie! No Rurku, no. Młodszy czy starszy brat? Może jeszcze dorośnie do muzy. Na każdego przyjdzie czas. A, okej. Okay. To dobra decyzja. Fajne. Fajna akcja z jego strony. A, nowoczesne metody nauki. Okej. Okay. Starszy. Po 18. No to może po prostu. No nie każdy wie. A nie każdy musi lubić to, co my lubimy też. Kurwa, zaplątałem się. Nie wiem, gdzie teraz jestem już w tym domku, jak stąd wyleść. A, tędy tu, naokoło lekko. Dobra, powinno się robić jasno już powoli. Ucho mam, skóry królików mam też przy sobie chyba wszystkie. Wydaje mi się, że mam wszystkie przy sobie skóry królików. Na to wygląda. No i skóra niedźwiedzia się suszy tutaj.
Pierdolą bym kawkę, ale kawkę pierdolę, jak będę u dziadka. Dokładnie. Tak, też jasne, że może my możemy mieć zły gust. Wiadomo, są rzeczy, no, które czasami jednak można spojrzeć i powiedzieć, że no faktycznie nie uważam, biorąc pod uwagę całą gamę muzyki, sztuki i tak dalej, którą znamy. Można, może nie tyle, nie powiem obiektywnie, no ale można czasami stwierdzić, że faktycznie coś jest, nie jest szczytem tego, co można by naprawdę osiągnąć. No i często niektóre style muzyczne mają taką już stygmatę za sobą noszoną, jak właśnie czasami właśnie te polskie rapsy, że no wszystkie są chujowe i dla prostaków. Na pewno nie wszystkie. Ale też można stwierdzić, słuchając tego czasami, że faktycznie są, że no, nie jest to mega ambitna rzecz. Ale tak jest z każdą muzyką. Tak naprawdę. Tylko może akurat w rapie jest to bardziej zauważalne. Bo kiedy pomyślimy sobie o popie polskim, mam na myśli pop taki pop, to co leci w tych wszystkich stacjach radiowych non-stop wertowane jest. Aha, dobra stary, musisz umrzeć, bo ty będziesz mi tu tylko wkurwiał mnie. To też nie jest kurwa ambitne. Jak wymierzę, zacznie biec. Yep. Za każdym razem. Every fucking time. Nie nauczyły się jeszcze. I trzeba być po prostu otwartym chyba naprawdę na większość styli muzycznych i... Ale też nie oszukujmy się, są ludzie, którzy naprawdę słuchają chujowego rapu i myślą, że to jest dobre, bo naprawdę są idiotami. Tak jak ja mam wadę wzroku, tak niektórzy po prostu nie są specjalnie inteligentni. Nie ich wina. Nie ich wina. I niektórzy też nie zwracają uwagi na to. Dla niektórych muzyka jest po prostu, nie jest w ogóle czymś ambitnym i dla nich to jest tło tylko. I wezmą jakikolwiek polski rap, okej, nawet polski pop, okej, bo ich to nie obchodzi, oni nie zwracają na to uwagi. I to nie jest tak, że słuchają czegoś chujowego, bo mają zero gustu, to jest tak, że słuchają czegoś chujowego, bo nie zwracają uwagi na to. To jest trochę na przykład tak, jak ja bym spojrzał na obraz. Ni chuja się nie znam na obrazach. Mogę stwierdzić, no ładny, no. Ale pokażecie mi na przykład ostatnio, jak obraz Elunki był i pokażecie mi jakiś obraz zajebistego malarza. Ja powiem, no ładne oba są, no naprawdę ładne. Wolę ten Elunki, bo Elunkę kojarzę, no i no, Elunka to jest nasza Elunka, nie? A się okaże, że tamten to jest kurwa warty miliony. No, ja się nie znam, no kurwa. Prostak może. Oh, fuck. Serio? Wilki się odrodziły. To będzie za mną szedł chyba. Mógłby sobie odpuścić, szczerze mówiąc. Powinien się bliżej trzymać prawej ściany. Na chuj drzesz ryja! O, albo są ludzie, którzy w ogóle muzyki nie słuchają też. No przecież, czemu nie? Jakie piwo? Warka Strong dzisiaj. Beach Bark. No widzisz, bym Krzyszczykiewicz. Jak przyjmę sobie wszystkie fanarty, to moim ulubionym chyba teraz jest to, co mam aktualnie ze sobą na ścianie. Mam dalej jeden fanart. Przypomniałeś mi, może mam... To jest jeden z moich ulubionych aktualnie. Mam go nawet ten, w antyramie pierdolniętego. Nie, mało będzie widać, ale to właśnie... Nie, wygląda naprawdę jak taka...
To by wyglądało na, jakbym robił kurwa kiedykolwiek DVD, to by było dobre, nie? Może zwiększyć. No dobra, chuj. Pamiętacie albo nie pamiętacie, trudno. No są ludzie, którzy nie słuchają muzyki. Jaka jest poprawna wersja? Say what or said what? W przeszłym znaczeniu. Możesz zdanie podać? Ale będzie raczej said, no bo to jest said. Jak już to może być what did you say? Ale to i tak jest takie, będzie mało poprawne raczej. I to będzie w takim... w przeszłym bliskim czasie. Nie znam nazwy czasu, którzy żadnej. Tak, jest nowa, na nową emotkę, tylko jeszcze nie mamy pomysłu. Pamiętajcie, że jak macie pomysły na emotki i ochotę zdziałać, no to fan mail cały czas otwarty, podsyłać tam. Mam PSP, mam PSP. Nie, ja znam tylko dwa czasy. Przeszły i nie przeszły. Całą resztę się robi na czuja. Siema, dziadek. Nadal lubię Lukrecję. Czemu mam nie lubić? Smak się aż nie zmienia tak szybko chyba. Yep. I'm impressed. I'm really impressed. Shit. They're gone. Finally. I'm actually gonna miss that guy. Well, maybe you can visit him and talk about it sometime. Meanwhile, I've done everything you've asked. It's time for you to do something for me. Help me get out of here. All right, Pa. Jeszcze nie! Mam prezenty dla niego! Here's the thing. The old Carter Dam, it's a mess. Multiple quakes have left it pretty unstable. Nobody really goes in there anymore. Upper floors aren't too bad, but it gets hairy deeper in. If you can navigate through the guts of it, you'll find yourself on the other side of Carter River. Follow the river, and you'll find your way to a place called Pleasant Valley. Big Mother Weather service shortwave at a place called Signal Hill. Should be powerful enough to reach Perseverance Mills. If your friend isn't there, at least you can get a message out. No guarantee the Aurora will power the radio. It's your best shot. Okay. And if it doesn't, at least you'll be on the right track. Follow the road north, and you'll start seeing signs leading the way to Perseverance Mills. It'll take you days to get there on foot. But at least now you have a fighting chance. Okay, got it. Through the dam, follow the river, find the radio tower. After this bear business, this sounds easy. Why didn't you just tell me this in the first place? First, I had to be sure you'd make it. Make it where? I need you to do something for me. Get a message to someone. It's important. More important than you know. I don't get it. You don't have to get it, Mackenzie. You just have to do it. Listen carefully. An old friend of mine lives alone in a cabin in the hills near Perseverance. Goes by the name... will know how to find them. You need to get them this message as soon as possible. Do you understand, Mackenzie? It's important. It might be the most important thing. I already told you that I don't get it, but I'll take the message. What is it? Wintermute. What's Wintermute? That's the message. You want me to find this Atwood person and tell them a single word? Yes. It's important. Don't you get it?
Oh, damn it. To hell with it. I'll do it myself. Siedź, dziadek. Are you okay, Jeremiah? You don't sound so good. You have to take that message, Mackenzie. Promise me. Nie umieraj, ej, nie. Hey, okay, take it easy. I promise. I'll deliver your message. You be careful. I didn't keep you alive this long to see you die from making dumb mistakes. You still have a long way to go. But first, the dam. The keypad to the control room. It won't work without power. You'll need to get in there when the Aurora is in the sky. Mm-hmm. Whatever you do, once you get inside Carter, you need to get out before daylight. What? Otherwise you may get stuck in there for good. What? The code is... Jeremiah? The code is... 7-6-1-1. Got it. Are you going to be okay? I can come back for you if I find better meds. No. No, I'll be okay. A couple of weeks of going nuts in here and I'll be good as new. But then again, if you have any of that morphine left, right, get on out of here, Mackenzie. Like you keep saying, your friend may be out there waiting. I hope she has more sense than you. Who said anything about a sheep? Wedding ring. And that look in your eye when you talk about her. Take care of yourself, Jeremiah. You too, Mackenzie. Remember Wintermute. We'll see you again someday. Good luck, pilot. You're going to need it. Now, I have my own path to tread. What? 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 No cóż. Krzychu! Zdrówko twoje, stary. Zdróweczko. Ja mam prezenty dla dziadka. O, okej, okay. Czyli jednak dowiemy się. Jakieś nowe informacje od niego? Stare listy? O, w bunkrze. Wiemy, gdzie jest bunkier. Ale nie powiedział nam, gdzie jest. To już gadaliśmy. Side mission. Jeremiah Hideout. O nie, jednak nie, to jest gdzie indziej. Gdzie jest Jeremiah Hideout?
Teraz, to jest koło dziadka zaraz jedno. Mr. Lake Supply, okej. Okay. A gdzie jego kurwa hideout? Na innej mapie? Okej. No dobra. No dobra. Coś jeszcze było? Coś jeszcze może mnie nauczyć? Toolsy? Nie. Chyba wszystko, czego on może mnie nauczyć już. Carter Dam. Nie, on chyba już nigdy nie powie nic. No dobra. Jak śpię w dzień, to się w chuj poce przez sen? Nie, nie, akurat tak nie mam. Zaraz, teraz jest cały czas Creative Commons Fest? Non-stop leci? Jeszcze więcej będzie? Czy już nie? Nie, teraz jest Andrzeju. Okej. Okay. Jumka, trafiłeś akurat, kiedy się skończyło. Ale tak, miałem zaraz już sam skipować, tylko po prostu chciałem do końca dziadka posłuchać. Chciałem dać mu możliwość się wypowiedzieć. Mam wrażenie, że mu za trochę przyjdzie klimat? Nie. Szczerze nie za bardzo. Może tylko, że ja wiele gier gram właśnie z muzą. I szczerze mówiąc, w tej jest tak dużo wolnego czasu, kiedy nic się nie dzieje, że jest mało do psucia jak na razie już. Początek. Gdzieś tu wilk blisko łazi. Początek tak, ale teraz to już tak szczerze mówiąc przywykliśmy. Holy shit, koło dziadka jest jaskinia, w której będzie schowane coś? Wait, serio? A nie, bo ja stąd przylazłem. My bad. Dobra, i ten mystery cache koło niego jest... Coś tu za kamieniem? Na kamieniu? Somewhere around here powinno być chyba, tak? To jest ten kamor największy koło niego. Który jest na mapie niby. Jest jego kamorek i drugi największy i to jest gdzieś tu. What the fuck? Long Dark, może Outlast, bo ludzie tak trochę rzucili Outlastem. Co nie ma być to kurwa? Przy innym kamieniu kuźno. Kurwa, nie chuje, nie widzę. Przyjdź
przy tym... Może przy tym? Fuck! I don't get it. Boże, lols. Nie męcz się. Odpuść sobie. Flara. Nie mogło to być, kurwa, racji żywnościowej, bo akurat będę potrzebować tego na trasę. Too much stuff to carry. To tam archet, no nie wątpię, stary, kurwa. Czasami lepiej odpuścić. Trudno. Nie wmuszaj. No przez marchewkę piwo się marnuje, no ale no trudno, no czasem trzeba jakby ponieść tą stratę, no trudno, no eksperyment się nie udał. Dorwiemy go następnym razem. We're getting next time, boys. We're getting next time. Soplica orzechowa z mlekiem to nie jest dziwne połączenie, to połączenie nazywa się Monte. Chyba każdy to zna. Bardzo dobra rzecz. Jorid! Jak tam idzie trenowanie? Jak tam na padzie się czujesz? Nie Nutella, Monte. To się nazywa Monte. Nie no, całą flaszkę można zrobić na Monte. Całą flaszkę spokojnie. No. Jesteś jedyną osobą, która mówi Nutella, Kaira. Już mi kilka osób mówiło o tym przysmaku i jesteś pierwszą osobą, która nazywa to Nutellą. Ale to jest jak ten, to jest jak kodziołek Panoramixa i też ma różne składy, wiadomo. Nie wiem, czy u wszystkich ten, kojarzycie też taki napój, na to się mówi diesel. I też mało ludzi, albo to nie ma nazwy, albo nie wiedzą, czym jest diesel. Diesel to jest po prostu piwo z kolą, ale to się nazywa diesel. Po prostu piwo z kolą. Piwo z kolą. Spróbuj, a nie pili, naprawdę nie piliście nigdy? Holy shit. Wiesz co, nie wiem, czy będę robić, jak ten. Jak będzie jakiś pomysł, to może ogarnę później Rokieta. Na razie jeszcze nie. No, przecież nawet Lech zrobił ten Lech Diesel. Było przez jakiś czas to. Ale nie, to nie ufajcie temu. Się bierze mocne piwo.
Żadne kurwa też lepsze, żadne jak są te niepasteryzowane, czy jakieś tam pszeniczne, nie. Po prostu bierzecie jakieś mocne piwko, nie porter. Do tego dajecie właśnie kole. Nie, naprawdę nie jest takie tragiczne. Spróbujcie kiedyś. Swoją drogą kiedyś też miało nazwę, ale nie pamiętam jak się nazywało właśnie ten. Jak było piwo ze Sprite'em też miało nazwę. Observer słyszałem. Wygląda ciekawie, ale nie podobają mi się tam, że jest połowa tylko na jumpscare zrobiona. Podoba mi się ta połowa tej gry, gdzie nie jesteś w cyberspace. A jak chcecie najlepszy, kurwa, najdziwniejszy drink, piłem i przy okazji dobry, to jest, to się nazywało Irish Car Bomb. Irlandzka bomba samochodowa. Do tego potrzebujecie Guinnessa i kurwa, jak ma ten taki kawowy likier też? Baileysa, o! I tak. Nalewacie sobie Guinnesska do kufla. Nalewacie sobie do kieliszka właśnie Baileysa. Wrzucacie kieliszek do piwa i zerujecie. No to sos, byłeś blisko, stary. To jest irlandzka wersja Ubota. No Bailey jest taki właśnie śmietankowo-kawowe, coś tam takie to jest. Tylko trzeba zerować niestety. Bo potem się, wiadomo, jak wszystko co jest śmietanowe, to się rozdziela potem. Rozwarstwia, o. Także tą irlandzką bombę trzeba zerować. Ale da radę, naprawdę jest dobre. Piwo Guinness, do kufla, Baileys, w kieliszek. Tak właśnie, irlandzka bomba samochodowa. I nawet do dzisiaj nie pamiętam, gdzie ja to ogarnąłem, nie? O, do samego Guinnessa trochę szkockiej, proszę bardzo. Tylko mówię, na przykład jak nie umiecie zerować, albo boicie, że nie wyzerujecie, to nawet można sobie pewnie Guinnessa rozłożyć na dwa mniejsze kufle. Nie próbowałem nigdy tak, bo dla mnie nie był problem, żeby wyzerować Guinnessa, bo jest przepyszny. Nie, Szymowina. Znaczy, byłem na studiach, ale nie, ja to... To był chyba czas, kiedy się w miarę interesowałem właśnie różnymi drinkami i tak dalej i to chyba było na jakimś kanale, ten tam, barmana i tak dalej. I gościu pokazywał takie... nieco ciekawsze rzeczy czasami. To była jedna z tych, które bardzo mnie zainteresowały, uznał, że spróbuję, bo akurat miałem... Akurat miałem wtedy chyba właśnie w domu Baileysa, uznałem, że czemu nie? Sambuka też jest niezła. A propos takich wymyślnych, że jest dużo roboty z nimi, to najgorszy drink, jaki widziałem, to nawet nie jest drink, to jest bardziej dosłownie, to można by uznać jako challenge, tylko to gościu w barze robił tak o. To była, jak to się nazywało, że popierdolona tequila, czy jakoś tak. I brało się kieliszek wina do góry nogami, wlewało się tequili tylko tak, żeby była w stopce. I to było tak, że gościu brał soli dużo na rękę. Tak, to było tak właśnie, soli dużo na rękę i tak. Sól do ryja, cytryna w oko
i słomką przez nos wciągał tequilę. Nie wiem po co. Nie pytajcie mnie, czy to daje cokolwiek. Nie pytajcie mnie, bo nie próbuję. Ja nie podjąłem tego wyzwania. Ale tak, do gościu właśnie robił to w barze, to była jego sztuczka w barze, do którego chodziłem, że właśnie... Cytryna! Spoko, Skorpik, trzymaj się. No, mniej więcej coś takiego smoła. Czemu do oka? Wydaje mi się, że po prostu ten drink ma boleć. To po prostu ma być bolesne w chuj. Nawet nie wiem, czy on to nazwał tę popierdoloną tequilą. Ja to zapamiętałem właśnie, jako popierdolona tequila. Trochę suche żarcie, ale jeszcze dobre. Zresztą ja tequili się też już nie ruszam. Tequila źle działa na ludzi. Tequila jest... tak zdradziecka, że ja pierdolę. Izovara? Izovara możliwe, że później też odpalę, ale na razie jest w planach Outlast. I też właśnie tej soli tak porządnie na tą łapę, żeby było aż takie, że... żeby zasuszyło. Nie wiem, rozpocznijcie nowy challenge na YouTubie. Będziecie mieli miliony wyświetleń. Tequila Sunrise, no. Tak, no lol, tak samo jest a propos tego, że kobiety mogą tampon nasączyć wódką i też się szybko wchłonie. Be you angels. Tequilę przesądzać można na różne sposoby. Ja naprawdę preferuję najbardziej standardowy. Ja najbardziej standardowo tequilę, czyli po prostu wiadomo. Sól, cytrynka, znaczy sól, tequilka, cytrynka. Najlepiej. Ciekawe, czy jeszcze chcę przy tym ognisku zrobić? Nie, chyba można się teraz przekimać. I myśleć nad wykonaniem misji dla dziadka chyba. Faktycznie zobaczyć to Jeremiah Hideout. W jego bunkrze mogą być ciekawe rzeczy do znalezienia. Do złotej podobno powinno się używać pomarańczy zamiast limonki bądź cytryny. Połączyć ty może właśnie limonkę byś musiała. Ale właśnie mówię, że do złotej podobno się zamiast soli się używa cynamonu, a zamiast limonki używa się pomarańczy, tak słyszałem. Ale złotą chyba tylko raz miałem tequilę w życiu, flaszkę całą. A tequila jest zdradziecka, bo masa ludzi ma takie coś, że to jest znane już jak tequila talk. Że po tequili się kurwa taki język rozwiązuje, że potem wstyd. Ja nie miałem aż tak tragicznie, bo powiedziałem kiedy przestać chlać tequilę. Ale niektórzy mają tak, że naprawdę tequila tok się uruchamia i nie powstrzymacie już tych ludzi. Już są uruchomieni, nie?
jest cokolwiek, co jeszcze bym chciał działać? Właśnie podejrzemy sobie do wyrka, żebym tutaj łatwo potem mógł pójść w kimę. Zerknijmy na nasze ciuchy. Not bad. Wait, what? Nie mam klosa żadnego? Jest tu, kurwa, powinno być. Tu wisiało przed chwilą koło mnie. Jest. Znaczy, może chory, ja źle robiłem, ale zawsze robiłem te kile w taki sposób, że sól, wiadomo, tutaj na tym takim, w tym miejscu na dłoni się sypało i to właśnie się robiło, że liżesz sól, pijesz te kile i ciągniesz cytrynkę. W tej kolejności zawsze robiłem. Może ktoś mi poprawi, czy robiłem źle, ale tak mi najbardziej smakowało, jeżeli mam być szczery. Słuchaj, się pytam, gdzie tabakę? No chyba, że jesteś z tych ludzi, którzy tabakę wciągają na łokcie. Miałem znajomych, że tabakę się nie wciągało tak o, tylko się robiło albo chcesz dłoń czy łokieć. I wtedy jak dłoń, to po prostu dostawałeś na całej długości dłoni i tyle, a jak łokieć, to goście sypali właśnie od dłoni do łokcia. No. Ale to pamiętam, robili jak byłem młodszy. I to robili wtedy chłopaki, jak chcieli się mocniej najebać i nie było czym. I dosłownie były sytuacje, gdzie trochę podpici, ale jeszcze nie najebani. No to łokieć tabaki i w jakiś taki sposób na ich działało, że gościu stoi i nagle drzewo. Gołe baby. Znaczy, jeden, nie wiem, jak to działało w taki sposób. No lol, to nie jest głupie, tylko nie wiem, czy będą ludzie, którzy będą chętni to pić, ale nazwa dobra. Bardzo dobra nawet, powiem ci szczerze. No, RZD też się wciągało, wiadomo. WZ-ek nie mam pojęcia, dosłownie, nie. Ale to by, wiadomo, to były czasy jeszcze tam technikum, tak więc nikt nie był specjalnie mądry. Ja takiej ilości nigdy nie dałem tabaki chyba. Nie, raz łokieć ściągnąłem. Raz, dwa razy łokieć się wciągało, ale jako challenge taki typowo już. Dobra, skurwysyny, niech będzie wam. Ale ja to chyba zrobiłem z cytrynową, tą taką białą tabaką. Swoją drogą, biała tabaka to jest hardcore, kiedy siedzicie właśnie w barze, nasypiecie sobie kreskę tabaki białej. I to właśnie... I barman tak... Okej. Chwilę później, drugi raz. Nagle podchodzi ochroniarz tak za ramię. Koleżko, co robisz? Ja tak... Tabaka. Tabaka? Taka biała? Tak... Proszę bardzo. To jest moje pudełeczko. Cytrynowa. Tabaka. Zostaw mnie górą mięsa, proszę cię. No kurwa.
Ciemny dzień. No przed policjantami, nie, no to wiesz, no... To co jest białe, to jest do tego stopnia hardkorowe i nielegalne, że naprawdę w lokalach też się patrzą dziwnie. No bo to nie jest do końca normalne, nie? Energole i wódka. Jeszcze momina... Nigdy nie rozumiałem tego, dlaczego ludzie mają aż takie opory przed tym. Naprawdę, na mnie to nie działa aż tak bardzo. Dla mnie energol i wódka po prostu jest smaczny. Nigdy nie rozumiałem tego przerażenia. Właśnie nawet się nie napierdoli specjalnie szybciej. To też jest według mnie taka trochę bujda, która się rozeszła bardzo szybko pomiędzy wśród ludzi. Uznałbym, że naprawdę hardkorowym byłoby picie nie energola, takiego wiecie, energola tylko na myśli tych shotów, tych takich malutkich, tych bulletów. Tych super energoli. I gdyby to zmieszać z wódką, to naprawdę bym powiedział, nie, ja chyba podziękuję. A jeżeli mówimy o jakimś zwykłym Tigerku, tak... Dobra, Badyli szukam tak naprawdę. Peter może nie odczytała, tylko miała otworzone okienko. Rozumiem, co mówię. No to na każdego może inaczej działa po prostu. Ja powiem szczerze, że nigdy nie piłem tych... Nie, raz piłem tego shota energetyka, jak pamiętam, byłem z kumplem, jechaliśmy w trasę i żeśmy obaj zdychali już potem, to... Na postoju obaj walnęliśmy właśnie energolka takiego. Shit out of luck. Szkoda mi teraz tego królika. Ja już teraz poluję na nie niepotrzebnie niestety. Nie, zabierzemy sobie pułapki za sobą. Już nie rozkładamy ich. Wait, you motherfucker. Buzeczku, zdróweczko. Cheers, mate. Muzyka za cicho. A to możemy dać odrobinę głośniej. Tylko pamiętaj, Jumeczko, też, że ten kawałek może być ciszej od innych, bo to jest z filmu. Bo tu nie jest audio wzięte z płyty, tylko z filmu też chyba. Goddammit. Dzisiaj mam problemy z minimalizowaniem Lockdarka. No, bo jak robię znowu full screen, to czasami mi Lockdark... O! Wchodzi w 30 fpsów, tak jak był Windows. Multivitamina, cytryna, wódka, Smirnow jabłkowy. Zresztą dziwne, że piłeś. Znaczy nie dziwne, że piłeś bez popitu, bo to był drink. Kto popija drinki? Tylko polska whisky? Nie wiem, tata Olgi jest mega smakoszem whisky i mieliśmy ostatnio rozmowę, jak byłem. Bo nalał trochę swoje właśnie whisky, trochę się napiłem, ale też właśnie no ja nie jestem specjalnie, nie jestem mega koneserem whisky. I dodałem sobie coli i widziałem jego minę już taką. I ja wiedziałem, że taka będzie, ale zrobiłem to trochę specjalnie, bo mogłem dopić na luzie. Ale mówię, a nie, pogadam.
I właśnie pogadałem o tym, że każdy whisky pije tak jak lubi. Są ludzie, którzy powiedzą, że nie powinno się doprawiać rosołu pieprzem, na przykład, albo magii. A ja uwielbiam. I też nie powiesz wtedy, że nie lubię rosołu, bo lubię rosół, który jest doprawiony pieprzem i magii porządnie. I nie marnuję whisky, bo ja traktuję kolę do whisky jak przyprawę. Bo czuję różnicę pomiędzy chujową whisky i dobrą whisky z tą kolą. Ja czuję różnicę. I szczerze, udało mi się przekonać go do tego stopnia, że jakby uznał, że faktycznie coś w tym jest. I daliśmy się, jakby wiesz, pogodziliśmy się w taki sposób, że mamy inne podejście do whisky, ale nikt nie ma złego. I jako ostatnio właśnie w prezencie dostałem od niego whisky Jacka czerwonego, ale to nie Red Label oczywiście, tylko to był Red inny, potem sprawdzę najwyżej. I to jest delikatniejsza. I szczerze, Olga mówiła, jak kupował, że podobno dużo czasu spędził przy rozmawiając z tą panią sprzedawczynią, taki jakiś ładny monopolowy był. I doradziła mu właśnie, że taką whisky, która jest dla ludzi, którzy może właśnie wolą delikatniejszą. I szczerze, smakowała mi wtedy ona naprawdę też czysta. Nie, bo właśnie nie Red Label. No come on, Reda to każdy kurwa kleje. Red Label to jest basic. Nie, to była jakaś właśnie fajniejsza, lepsza whisky, taka czerwona. Red coś tam. To jest najbardziej standardowe, po prostu Red Label się zalewa kolą, żeby to wypić, nie? Nie oszukujmy się. Red Rye. Dokładnie, to jest Red Rye. I właśnie faktycznie jest delikatniejszy i dobrze mu doradziła. Nie wiem, spodobało mi się, że jakby... zamiast, nie wiem, powiedzieć, że... To nie lubisz whisky młodej i coś tam i zapomnieć o tej rozmowie, to jakby wziął do siebie i uznał, że kupi mi whisky, ale znajdzie jakąś taką właśnie, która być może mi zasmakuje na czysto. To było Red Rye. Czy ja cokolwiek tutaj jeszcze chcę zdziałać, jeżeli chodzi o żarcie? Nie, zabieram tylko na drogę i tyle. I zrzucimy parę rzeczy. Oh yes. Crying out loud. He must be flat as a board. There's a creature that lurks behind the door. I've checked there 15 times when I leave and he arrives every night. Tell the monster that lives beneath your bed to come somewhere else instead. Well, kick him in the head. Tell the creature that lurks behind the door. If he knows what you do, won't call me no more. Cause you're kicking his butt at the counter board. Good night, demons, I am good night. Have this time to close your tired eyes. Devils to slay and dragons to ride, and then see you come in hell. They better hide. Good night, good night, good night. Good night, my little slayer. Good night. Komandos, o kurwa, no były komandosy, ja pierdolę. Komandosy. Leśny dzban. O, leśny dzban był jeszcze. Też się piło leśne dzbany. Just cut him open with an axe. He deserved it. He's a cad. Tell the harpies from the land.
on your bedpost. That frozen live, you roast them live. Tell the devil it's time. Był byczek, zielony granat. Nie było czegoś jeszcze jak sen sołtysa? Chyba jeszcze był coś jak sen sołtysa, mi się wydaje. There's devils to slay and dragons to ride. If they see you come in hell, they better hide. Good night, good night, good night. Good night, my little slayer, good night. Czy mi się kojarzy, że był coś takiego jak sen sołtysa? Nie, Daniels miodowy to była normalna łycha, tylko że miodowa. Bardzo dobra swoją drogą. Chyba moje ulubione whisky, jeżeli mam być szczery. Jack miodowy. No. Jeżeli musiałem wymyślić jedną ulubioną whisky, to byłby Jack miodowy. Kurwa, jakie to było dobre. Not in your dreams. Be still if you need it for some of the people you meet. Good night, demon slayer, good night. Now it's time to close. No najwyraźniej według niektórych to jest jednak likier. Okej, okay. No to się myliłem. Ja bym tego nie nazwał likierem, nie dobrze. Ale może puryści whisky się wkurwili, że coś, co ma inny smak niż whisky, jest nazywane whisky. Liść klonu. Liść klonu Junka. Czerwoną kartkę chyba piłem, tak. Jokera nie. Jokera nie piłem. I see trees of green. Red blossoms. What the fuck? What a wonderful world. Oh yes. Roses too. Red roses too. Red roses too. To myself. What a wonderful world. The rainbow, pretty in the sky. Also on the faces of red roses. I see red roses. Red roses too. Red roses too. I watch them grow. Nie, Tadoki, mam dobry humor. Mam dobry humor. Zawsze lubiłem tą piosenkę. Red roses too. And I think to myself. Masz na myśli, Szumowina, te trzy wódki. Bo nie zauważyłem, o czym pisałeś tam. Siemano, Patrysiek. Ja po wołowinie mam straszne śmierdzące bąki. Krajowa z Biedry? No panie, kurwa, 906. Zresztą to była wódka, której miałem kratę na moją osiemnastkę, bo była najtańsza. Dobra, i my teraz dygamy w prawo. Cała zgrzewka krajóweczki i tyle.
A, okej. No tak, tak, 1906, ale zawsze mówiłem, w skrócie mówiłem 906. Albo rocznik też. Też rocznik. Dobra, tej piosenki nie zepsuję już moim śpiewaniem. Space, space. Kłamałem. Marching towards a peaceful sky. All the moon men want things their way, but we make sure they see the sun. Goodbye, moon men. Say goodbye. Część was na pewno o tym słyszała, jak ten, a propos tej ślepoty, nie, jak się wypije jakąś budkę kurwa z Rosji i tak dalej, to wtedy macie właśnie zatrucie tym. To jest zatrucie, to nie jest do końca chyba etanolem, właśnie to jest zatrucie czymś tym chujowym i zatrucie tą ślepotę podobno... Mówię anegdotę, którą poznałem od kumpla, który był też na medycynie. I podobno, kiedy właśnie jest zatrucie tym i robi się ciemno przed oczami, bo traci się wzrok, to dostajecie, przynajmniej kiedyś tak było, teraz może być nie być tak, metanolem. To właśnie dają ludziom napić się wódki normalnej, żeby wypili, bo etanol podobno to pomaga na to. I mówili, pijemy, bo się ściemnia. I to dosłownie robili ci, którzy, tam mam na myśli ten, medycznych ludzi, którzy ratowali. I było właśnie, że pijemy, bo się ściemnia. Teraz jest tak jest, okej, okay, to dobra. No mówię, no to jest tylko anegdota, także nie mam potwierdzenia. Wolę zawsze powiedzieć, kiedy nie mam pewności w czymś. Czym? Na ratunek to dwa stoi, kurwa. Jakiś kolejny serial? Jak szpital? Dobra, jest piździawa. Jak zobaczymy wieżę, będziemy widzieli, że jesteśmy niedaleko. Szczerze, prawdziwego szampana chyba piłem kilka razy w życiu. Tego z szampanii, nie? Chyba tylko raz w życiu piłem. Ale jest jedna rzecz, której nie piłem jeszcze nigdy i cały czas za mną chodzi, żeby w końcu zainwestować, kupić i spróbować. To jest chyba gin. On się nazywa Sapphire, coś tam, ten niebieski gin. To za mną chodzi, kurwa. Wiesz, Peter... Nie jestem teraz w temacie, także nie chcę się skłamać. Patrz na firmy może. Sprawdź... Sennheisery, jak bym ci polecał czas w Bulubie. To miało bomba i szafir, coś takiego się nazywało, już nie pamiętam. Will? Jesteś. Nie masz. I'm busy, Wilk. Jestem zajęty. O.
Absynt. No teraz dorwać kurwa legalny, no ten prawdziwy absynt to by było coś. Bo większość, bo teraz aktualnie większość tych absyntów, które znajdziesz w sklepie, to jest po prostu zielona wódka z jakimiś ziołowymi pierdołami, to nie jest prawdziwy absynt. No zacznę powoli oszczędzać już teraz, tak. To prawda, że chodziłem z nim do podstawówki, ale Bombermana nie wiem. Jeżeli on takie rzeczy pamięta, to naprawdę pamięta więcej ode mnie. Chuj wie. Wiem, że kiedyś jego matka przyszła do mnie na chatę, bo mu okulary zbiłem, kiedy graliśmy w piłkę nożną. Była wielka draka. Zaku, zdróweczko. O, właśnie. Bomba i Sapphire. To jest coś, co będę musiał kiedyś sobie spróbować. Nie, on tak mniej więcej gada, Tanuki. To jest, on tak normalnie mówi. Tylko wiadomo, ma podniesiony głos w tych wszystkich filmikach. Chyba na dwóch miał, ma normalny, nie wiem. Jakoś inaczej powinienem podejść. Olmeka? Wiem Olmekę, jak dla mnie była normalną budą. Tylko ja też nigdy nie piłem taniej tequili. Jak już to ja miałem przeważnie nie Olmekę, ale tą drugą też dobrą, nie pamiętam jak ona już miała z takim... Ona miała akurat takie kurwa... czapeczki na butelkach. Holy shit. Dawno tego nie słyszałem już. Serio? Rękę sobie rozjebałeś? Oh, come on, bitch! I nie mogę z nim... Dobra. I muszę to zrobić w taki sposób, bo nie mogłem broni wybrać. Może nawet lepiej. Dobra. Ogarnijmy nasz stan zdrowotny. On tam sobie pobiega. O, biega cały czas koło nas, ten Bill. Nie. Sierra najgorsza tequila? What? Piłem Sierra i piłem kurwa Olmekę, były basically identyko. Chyba, że teraz się Sierra popsuła. Bo że kiedyś Sierra była, bo dosłownie Sierra była kiedyś na tym samym poziomie co Olmeka. Nawet kosztowały kiedyś tyle samo. Różnica była naprawdę malutka. Może się zjebała, co się stało. Co się zdarza? To się zdarza, często alkohole się psują. Wystarczy spojrzeć, nie wiem, na Carlsberga aktualnie, jaki jest obrzydliwy. Aha, on od razu dwa łyknął. No to jednego za dużo łykłem, przeciwbólowego. A jak chcecie dobre whisky, które jest może mniej znane, przynajmniej w Polsce, Famous Gruz jest niezły. Famous Gruz jest naprawdę niezły whisky według mnie.
Chyba mam jeszcze kanał opener. Zobacz, w jakim stanie jest mój kanał opener. Lake... Serio? Teraz, kurwa, Lake Cabin? W jakim stanie jest mój otwierać, kurwa? I'm not sure I can listen to you much more. Aha, nie wiem, w jakim stanie jest. Okej. Okay. Nie będę marnował czasu na rozbijanie skrzynek. Nie no, no bo jest... Nie oszukujmy się, masz totalną rację. Bimberek domowy jest. Ale nie każdy może, stary. Nie każdy może. Nie każdy ma tak kochaną babcię. Za kamieniem. Nie no, to raczej nie tędy będzie. Ach, ten Andy. Ja sam robiłem kiedyś te naleweczki dobre. A i sówka jest fajna. Rurek, jak nie jest długi, to mogę nawet go przeczytać na streamie. No to... Teraz pójdź ładnie. Teraz do bunkra muszę też wyjść, kiedy jest Aurora? Oh. Oh. Ja myślałem, że do bunkra nie muszę czekać na jak będzie, kurwa. Oh. Oh. Ja robiłem ajsówkę. Kojarzy takie te cukiereczki niebieskie, ice coś tam. One nie są do końca miętowe, takie pół mięta, pół słodkie są. Nie, to jest inny hacz. To jest hacz, do którego wysłał mnie dziadek. I na tych cukierkach można zrobić fajną ten, fajną miętóweczkę. Taką właśnie ice'óweczkę na to się mówi. Wystarczy w ciepłej wodzie rozpuścić to. I ładnie zmieszać potem. Mało roboty, a dobra rzecz. Teraz tylko liczyć, że będzie faktycznie Aurorka. Jak jest Aurora, to jest... niby wraca ten prąd do niektórych lokacji. Najwyraźniej ten hacz wymaga, żeby był prąd. I don't know. Ja to robiłem ze spirytu od studentów chemii. Także nie wiem, co to było. Było dobre, ale nie wiem, co to było.
Ale to był dobry spiryt. To był dobry spiryt. Nikt po tym nie oślep z naszej ekipy. A się tego dużo wychlało. Moja dłoń nieśmiało twe ciało pieści, zmierza ku górze, lecz unika piersi. Na policzku ręka, usta twoje czyste, pocałować je, sprawdzić, czy są krwiste. Lecz w chwili, gdy tworzy się iskra, budzę się i mój sen pryska. Powodzenia, Xodar. Dobra, podobało mi się, rurku. kiedyś to były czasy. To chyba nie wygląda jak pogoda na aurorę. No ale czekamy. Jeszcze godzinka. Nie. Ja nie mam zamiaru, kurwa, biegać tu za każdym razem, kiedy pojawi się aurora. No chyba pojebało dziada, nie? No trudno, no chuj mu w dupę w takim wypadku. No niestety. Niestety w chuj mu w dupę nie będę tego wykonywać. Pierdolił to pies, niestety. Tu się mogli, kurwa, deweloperzy odezwać. Pierdolnąć, że jak odkryjecie to, to po prostu jest aurora pierwszej nocy i tyle. Ale nie, poważnie. Jak pierwszy, to stary naprawdę dobrze. Mi się podobało. Dobra. Ściana, wieża, a ja idę wtedy... Ściana za plecami. Jak ściana za plecami, to idziemy w lewo. O! Jelon. Spoko. Akurat żarcia mi teraz nie brakuje. Nie brakuje, kurwa, snu, bo nie mam namiotu ze sobą. O, ktoś tu był. I to niedawno. Niedawno ktoś tu był. Smacznego animo! Nareszcie przybyło. Kurde. Akurat musiała być piosenka, która jest cichsza, bo jest z koncertu. Siemano, Spil!
Nie ma problemu, stary. Wszystko dobrze. No trochę chujowe questy daje dziadek, bo każe mi w trakcie tej jebanej zorzy udać się do dwóch miejsc. A jak nie ma zorzy, to mogę się pierdolić. A ja nie zabrałem śpiwora ze sobą i mogę się pierdolić. Dobra, skręćmy sobie chyba kostkę. No dobra, nie wiem, czy jest jednak za wysoko. Boję się, że kurwa zdechnę. Jestem zrobiony z papieru przecież. Wait, what? Czy ja mam? Okej, właśnie utknąłem na tym. Na tej. Holy shit, guys. Chyba nie mam wyjścia z tej sytuacji. Muszę się połamać. Okej. Nie, dałem radę. No, nie mów kop, zanim nie skoczysz. No, da. Okej, nie połamałem się. Film jakiś, może... Te? Wyparte wspomnienia mówisz? O stawieniu namiotu dla dziadka? Wujek mówił, chodź pokażę ci jak namiot się stawia? Czemu nie śpiewam? Niech sobie leci to akurat. Siemano Kacper! Okej. Właśnie nie ukaliłem, przed chwilą normalnie zszedł kurwa ze skały, a teraz nagle idzie po śniegu i... Aaaa, kurwa, skręciłem kostkę. Nuklear? O kurwa. Nuklear ciężko nie śpiewać czasami aż. Dwa painkillersy? A, mamy teraz chyba sporo jeszcze medycyny. Łyknijmy sobie te painkillersy, why not? Tak nie mogę biegać, tak mało się zmieni, ale... Chyba już nie jesteśmy daleko. Ten lasek pamiętam mniej więcej. Czy kojarzę go? Boże... Tam... Nie, u was to trochę tylko widać. Tam cień się porusza, jeden z shaderów, taki ciemny cień, to przez chwilę wyglądało, kurwa, myślałem, że to jest niedźwiedź. Spokojnie, Moko, trzymamy go w magazynie. Jest w magazynie, twój podpisany wisi tam na wieszaczku. O, jelon, spierdala przede mną.
Wiesz, Phil, chyba nawet nie dałem rady teraz już. Nie pamiętam. Ty kurwa sobie słyszałem. To tylko zwykła gałąź? Ho! Jesus Christ, zaatakowała mnie tak nagle. Nie było widać, że stąd nie wygląda, że jest tak blisko, patrzcie. No gałąź. Ho, okej, kurwa. Siemano, cast. Nuklear? No, lubię dobrą muzę, dosłownie po prostu, tylko ja tego znam. No nie powiedziałbym, że to jest dobry pomysł, ale wszystko zależy od upodobań. Ja ostatnio odkryłem, że mam te, mam tu jakąś starą ranę. Mam wrażenie, jakby miał czaszkę tutaj wgniecioną trochę. Taką mam taką... Takie chuj wie co właśnie, takie... Coś tutaj, wgłębienie... Ale nie mam pojęcia, czego to jest, nie pamiętam nigdy, że miał głowę rozjebaną. Ale to wszystko może być dalej z tamtego samego jednego upadku wtedy. Normalnie jakby taki ten, tak, żeby nie skłamać, tak kurwa na... Może głębokość. Pół milimetra, milimetr, takie właśnie wgniecenie. Chuj wie. Ile bym dostał dziecką czapkę zimową? Już nic, bo podobno nie można ich nosić, tak więc. Na pewno znajdziesz jakąś dziewczynę z film, której by... Gdzie to się podobało, nie wiem, no. No to jest trudne pytanie. To się wyklepie, ta... Szpachla, nie? Ja nawet moją szramą się nie mogę popisywać, tą moją największą. Too much stuff to carry. Największym śladem po największym wypadku moim, bo niestety mam na udzie i na boku uda, tak więc żeby pokazać musiałem zdjąć spodnie, a więc tego nie zrobię. Wiesz co, rurku, to nawet nie powiedziałbym ci, ile bym dał, bo nie mam pojęcia, ile są warte, ale jeżeli mam być 4, ile ja bym dał? Szczerze? 100, nie więcej. Bo nie kupuję tego jako, nie wiem, niesamowitej pamiątki, nie mam zamiaru tego sprzedawać, tak więc dałbym tyle, ile jest dla mnie warta, a więc... gimikowa czapka, 100, nie więcej. No. Nie, no ja mam tyle, nie mam. Ile to będzie? 30 cm? Bo może 20 parę. Mam całe udo rozcięte na boku, jakby co wiecie, to takie ślady pooperacyjne. Jest całe udo na boku, no i na przodzie jeszcze, bo tam mi kość wyszła, także tam mam jeszcze jakieś kolejne
Nie wiem, ile to będzie, 8, może więcej, bo taka nierówna jest, bo tam nie lekarz, tylko sama się wybiła kość. Tak jest, tam to nie jest równe specjalnie. O, rurku, no to nieźle. Ja. O. Ha. Nie bęk, to jest Shinsuke Nakamura. WWE Team Song. No. Po operacji nerki sporo ludzi ma też ten, a propos woreczka żółciowego, taką niedużą chyba. Siemano Sekiem, zdrówko twoje. Silverku, ja kiedyś spadłem z 4 piętra. I tak wyszło. I wtedy właśnie miałem otwarte złamanie uda. Się kość wylazła. I musieli na boku mnie rozkroić, żeby to poskładać. O, emblemat obracany. To nie głupie. Odkręcany. Myślałem, że obracany. Obracany też, ale odkręcany to kurwa najt. Ej, to taka kurwa, to fajne, to mi się podoba, to mi się kurwa podoba. Każdy był głupi kiedyś, no ja byłem głupi i zjeżdżałem po poręczach w bloku. W bloku, w którym jest w środku dystans pomiędzy poręczami. Nie jest tak, że jest poręcz poręcz, tylko u mnie jest przestrzeń taka, no kurwa, 1,5 metra, może więcej, do piwnicy samej. Także 4,5 piętra w dół poszło. Bo jeszcze piwnica, ale już zaokrąglam do 4 pięter. Bo akurat też miałem wtedy, pamiętam, chyba coś w ręku trzymałem, jak zjeżdżałem po poręczy, no i bu 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 bu. Nie, Słówko, nie, ja wtedy miałem w drugiej klasie. Nie, byłem po komunii. Byłem po komunii na pewno już. Trzecia klasa, chyba trzecia. Nie, los, szczerze guys, ja wiem, że to teraz dziwnie zabrzmi, ale kiedy w szpitalu się leży tak długo, będąc dzieciakiem, to wiecie, że po jakimś czasie szpital stawał się niemalże jak... jak jakaś kurwa kolonia? Powaga. Pamiętaj, że no, człowiek naprawdę był małym dzieciakiem, także wszystko inaczej trochę odbierał, nie? Uuu, akurat herbatkę przecież narobiliśmy. Nice. You're gonna have to shut up. O kurwa, rurku, what the fuck. No wierzę, Jumka, no ja miałem akurat na tyle, że ja leżałem tak długo w szpitalu, bo ja byłem tam za pierwszym razem, no, na intensywnej terapii przez 2 tygodnie chyba, na intensywce. Potem oddział taki mniejszy, znaczy pomieszczenie mniejsze na oddziale dziecięcym, na chirurgii. A potem taki oddział, sala główna na chirurgii też tam i rehabilitacja.
I pamiętam, na rehabilitacji mieliśmy cały czas jedną kasetę nagraną i były chyba dwa utwory Gigi D'Agostino. Stamtąd najbardziej pamiętam Gigi D'Agostino. Lol, spokojnie, będzie wszystko dobrze. No, no Jumkę, no, no mimo wszystko czwarte piętro, nie? Nie, na intensywce siedziałem, bo oni mnie ten, helikopterkiem doszli się nawieźli. Taka była sytuacja, aż tak się przerazili. Oni byli pewni po prostu, że ja mam rozjebany kręgosłup i tak dalej. To się okazało, że noga. I tak, okej, kurwa, what the fuck. Beef jerky opierdolić? A, czemu nie? Potem leciałem helikopterem, jak to gówniarz, jedyna możliwość, kiedy miałem. Oni mnie wsadzili w taki ten, jak mają te normalne takie leżadła ich, to... takie dla osób, gdzie się boją się, że macie coś z kręgosłupem, to jest ten ich wózek, tylko że dodatkowo on jest pompowany. I on wokół was jest napompowywany w taki sposób, że dosłownie jest tak, że się nie poruszycie, ale on was tylko otacza. I ja pamiętam, leciałem w helikopterze w tym wózku właśnie napompowanym, właśnie leżałem, nie? I tylko do tego jednego z ratowników tak... Mogę przez okno spojrzeć? On tak, nie, ty się nie możesz ruszać, debil. A czy zgadza się, pomyślał debilu, no nie, ty nie możesz się ruszać, leż sobie, leż. Ale dostałem misia od nich. Goście w helikopterze byli bardzo fajni. Oni mają naprawdę bardzo trudną pracę. Oni widzą ludzi w najgorszym stanie, na serio. I podziwiam to. To nie jest łatwa praca właśnie, no bo oni widzą, mówię, ludzi w najgorszym stanie też takim im transportują to. To też nieźle musi być stresujące. Nie, dla mnie historia jest zajebista, ja lubię tą historię. I właśnie idę tak, nie dali mi patrzeć przez okno, no. Raz leciałem, kurwa, helikopterem. I nie dali wyjrzeć. Hajs? Nie dostałem hajs, dostałem misia. Dostałem misia. Hajsu tam straciłem w chuj. Przez to leżenie w szpitalu. Bo wiadomo, jako gówniarz... Mama i babcia próbowały mnie bardzo często odwiedzać, no i poszło trochę kasy na to. Kochane kobiety. Że im się kurwa chciało. Misiu? Spoko był misiu. Mam tego misia, no pewnie tego misia mam. Ja mam jeszcze dwa plusaki z mojego życia całego. Jeden to jest pierwsza zabawka, jaką miałem w życiu. Wiem o tym, bo mi właśnie mama mówiła. Różowy piesek. I drugi to jest ten misiek. Całą resztę wyjebałem. Ale to są jedyne dwie zabawki, które jeszcze mam. Nie mam tutaj. Ja go nie woziłem do Poznania. Jak będę znowu jechał, może do domu, to zrobię zdjęcie, może mu i wtedy wam pokażę. Dobra, czeka nas ciężka misja. 23, ale ja chyba bym teraz zrobił właśnie... Outlasta. Tak czuję.
Nie, pamiętajcie, pamiętajcie, że ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, jakie te rzeczy będą ważne dla mnie. Kiedyś, jak czyściłem pokój, mówię, a nie, tego nie wyrzucę. Nie, miałem chyba 17 lat wtedy. Zrobiłem taką wielką czystkę pokoju. Jeżeli jesteście w tym wieku, naprawdę zerknijcie na parę takich rzeczy i zastanówcie się, czy nie chcielibyście może jednak tego faktycznie tak za parę lat zobaczyć. I zostawcie te rzeczy, bo naprawdę to jest fajna rzecz, jak się potem zobaczy takie coś. Ja tam miałem pokój, kurwa, 3 na 2 chyba. Ten mały, co nagrywałem, jak były z moim laserem za plecami. Tam był pokój tak naprawdę ze 3 metry na 2 metry. Może jakieś 3,5 na 3, ale nie sądzę nawet. Nie mówię o hoardingu, mówię, że takie pojedyncze właśnie. A nie, mam jeszcze jedną maskotkę, jak teraz napiszę o tym psie Haskim. Mam jeszcze jedną maskotkę, którą zatrzymałem, bo to była jedyna maskotka, którą wygrałem. To była jedyna rzecz, którą wygrałem w tych maszynach z łapą. Wiecie, claw machine. I wygrałem właśnie takiego małego Haskiego. To też jeszcze trzymam. To nie moja tapeta akurat. Ja mam różne tapety, ale to nie jest moja tapeta. To jest tło na stream. Jak wiem, trzeci monitor to bym zrobił, że mam non-stop przechwytywanie jednego monitora, ale nie, mam na razie mam dwa monitory, jeden tu, drugi mój. I gdybym miał trzeci, to bym zrobił, że on jest zawsze przechwytywany, albo coś w tym stylu, albo że używam cały czas jednego.